Około godziny 13:14 dostaliśmy kilka powiadomień z centrum powiadomienia ratunkowego dotyczące pożaru gazu przy stacji Pieprzyk zlokalizowanej przy ulicy Portowej w Głogowie. Na miejsce niezwłocznie udały się 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz dysponowane były jednostki OSP z terenu naszego powiatu. Już podczas dojazdu do miejsca zdarzenia dało się zauważyć gęsty dym i język ognia, który wydobywał się z budynku produkcyjno-magazynowego, który służył jako rozlewnia gazu płynnego propan-butan. W pierwszej fazie zajęto się osobą poszkodowaną, która niezwłocznie trafiła do zespołu pogotowia ratunkowego, który był na miejscu chwilę dosłownie przed strażakami. Sam zespół podjął decyzję o transporcie niezwłocznym poszkodowanego lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala ze względu na rozległe obrażenia. Strażacy w pierwszej kolejności upewnili się, że w budynku nie znajdują się żadne osoby postronne oraz w zakładach, które znajdowały się w pobliżu, osoby się ewakuowały. Ewakuowały się same bez pomocy strażaków jeszcze przed przyjazdem i bezpośrednio podawano prądy wody zarówno na palący się budynek produkcyjno-magazynowy, jak i przylegający budynek administracyjny oraz 2 zbiorniki łącznie o pojemności 110 m sześciennych gazu płynnego propan-butan, które się znajdowało około 10 metrów od płonącego budynku. W pewnym momencie sytuacja przybrała bardzo dynamiczny rozwój. Strażacy musieli się troszkę wycofać. Butle wybuchały, wylatując w powietrze na wysokość około 60 metrów, co stwarzało bezpośrednie zagrożenie zarówno dla strażaków, jak i również dla ruchu kolejowego. Dlatego kierujący działaniem ratowniczym przez stanowisko kierowania komendanta powiatowego w Głogowie postanowił wstrzymać ruch kolejowy na szlaku kolejowym bezpośrednio tam przylegającym temu zakładowi. Ruch był wstrzymany na około 50 minut. Dalsze działania polegały już na tłumieniu ognia i w konsekwencji do chłodzenia pozostałości pozostałych tam jeszcze butli, które nie wybuchły. Łącznie z informacji, które pozyskaliśmy od właściciela budynku, w budynku tym znajdowało się około 150 pustych butli 11-kilowych propan-butan i 120 pełnych butli. Zniszczenia Państwowa Straż Pożarna oceniła na około 1 000 000 zł. Działania zakończono po godzinie 15:30.